Wszyscy w szkole słyszeliśmy o Lucy, czyli dobrze zachowanym szkielecie dwunożnej małpy człowiekowatej sprzed ponad 3 milionów lat. Jednak słynnych skamieniałości australopiteków, do których także zalicza się wspomniana Lucy, jest znacznie więcej. Dość powiedzieć, że do dzisiaj paleoantropolodzy wyróżniają nawet 10 gatunków australopiteków, a niektórzy badacze te gatunki dzielą na aż 4 różne rodzaje. Co te wszystkie grupy wcześnych hominidów łączy, a co odróżnia? Jak doszło do ich odkrycia? Jakie relacje łączyły ich z naszymi przodkami? O tym wszystkim w kolejnym odcinku serii Nasi Przodkowie. Gdy 25-letni i przepełniony wieloma wątpliwościami Raymond Dart zaczynał w 1922 roku pracę na nowo utworzonym Uniwersytecie Witwatersrand w Johannesburgu, nie mógł się spodziewać, że już 2 lata później na zawsze zapisze się w historii paleoantropologii. Dart miał za sobą studia przyrodnicze w Anglii, na których liznął geologii, a także studia medyczne w Sydney, po których na krótko trafił do australijskich oddziałów walczących w I wojnie światowej. Do RPA wyjechał, by objąć stanowisko profesora anatomii. To nie miał być długi pobyt. Dart nie chciał pozostawać z dala od europejskich ośrodków naukowych. Szybko przekonał się, że trudno mu będzie prowadzić zajęcia, jeśli nie będzie miał do dyspozycji bogatej kolekcji szkieletów, której młoda uczelnia jeszcze się nie dorobiła. Zaproponował więc studentom, by w czasie wakacji szukali skamieniałości zwierząt. Znalazca najciekawszego okazu miał zgarnąć nagrodę w wysokości 5 funtów. To nie było mało, w przeliczeniu na dzisiejsze wyszłoby przeszło $400. Jak Dart wspomina w swojej autobiografii, wśród jego studentów nie było bardziej zaangażowanej łowczyni skamieniałości niż Josephine Salmons. Choć to nie jej przypadła główna nagroda, zapał Salmons nie zgasł. W kolejnym semestrze przedstawiła Dartowi dyrektora kopalni wapienia z miejscowości Taung, w którego domu zauważyła skamieniałości, m.in. krzaszkę przypominającą pawiana zawieszoną nad kominkiem. Dart zdołał namówić dyrektora kopalni, by przekazał mu znalezione przez górników okazy. I tak pewnego dnia, w którym państwo Dartowie organizowali wesele swojego przyjaciela, do ich domu trafiła skrzynia ze skamieniałościami, która niemal zrujnowała ceremonię, bo jej zawartość całkowicie pochłonęła uwagę Raymonda. Najważniejszy okaz, jaki znalazł się w tej skrzyni, znamy gdzieś pod nazwą Dziecka z Taung. To skamieniałości dużej części krzaszki, głównie twarzowej, oraz pasujący do niej odcisk mózgu. Historia tego znaleziska mogła zostać trochę podkolorowana, bo w innym miejscu Dart opowiedział ją nieco inaczej, ale samo to odkrycie, z dzisiejszej perspektywy, było epokowe. Na początku XX wieku nie znano żadnych afrykańskich skamieniałości, które reprezentowałyby przejściowy gatunek między małpami człowiekowatymi a człowiekiem, czyli jakieś brakujące ogniwo naszej ewolucji. Wprawdzie kilka lat wcześniej opisano znalezionego w Zambii Homo rhodesiensis, czyli krzaszkę KBY1, o której już kiedyś mówiłem, ale ta krzaszka jest bardzo ludzka, a jej wiek błędnie szacowano w czasach Darta na zaledwie kilkadziesiąt tysięcy lat. Eurazja przyniosła więcej interesujących odkryć. W Europie już w połowie XIX wieku znaleziono skamieniałości neandertalczyków, ale już wtedy uznano, że musieli oni żyć niedawno, zresztą też wyglądali dużo bardziej jak my niż jak małpy. Za to wykopaliska prowadzone pod koniec XIX wieku w Azji dostarczyły nam małpoluda, czyli pitekantropa, odkrytego przez Henri'ego Dubois. Dzisiaj mówimy na niego Homo erectus. Gdy zatem Raymond Dart zaglądał do skrzyni przysłanej przez dyrektora południowoafrykańskiej kopalni wapienia, zanim jego żona zaciągnęła go na ślub przyjaciela, wśród badaczy ewolucji człowieka panowało przekonanie, że kolebką ludzkości była Azja, bo na to wskazywały dostępne dowody. Odkrycie Darta sugerowało zaś, że możemy się wywodzić jednak z Afryki. Dokładnie tak, jak przypuszczał sam Karol Darwin. W opublikowanym w 1925 roku artykule w Nature Dart nadał dziecku z Taung nową nazwę gatunkową – Australopithecus africanus, czyli małpa południowa z Afryki. Dart szybko stwierdził, że stworzenie, którego skamieniałości badał, chodziło wyprostowane.
jak mógł to ustalić na podstawie samej czaszki i odcisku mózgu, ale bez szkieletu. Kluczową kwestią jest ułożenie otworu potylicznego wielkiego, czyli dziury u podstawy czaszki, przez którą mózg łączy się z rdzeniem kręgowym. U zwierząt dwunożnych jest on ułożony centralnie, u zwierząt czworonożnych jest przesunięty do tyłu. Musiało jednak jeszcze upłynąć kilkanaście lat, by to odkrycie Darta zostało należycie docenione. W latach 30. i 40. w RPA dokonano kolejnych ważnych odkryć. Ich głównym autorem był lekarz i paleontolog Robert Broom, który prowadził pracę na terenie nazywanym dzisiaj kolebką ludzkości. W linii prostej to ponad 300 km na północny wschód od Taung, gdzie Dart znalazł pierwszego australopiteka. Najpierw w 1938 roku Broom opisał nowy gatunek i nowy rodzaj małpy człowiekowatej – Paranthropus robustus. W artykule opublikowanym w Nature Broom również opowiedział historię tego znaleziska. Gdy dowiedział się, że niejaki Gerd Terblanche, uczeń lokalnej szkoły, znalazł w jednej z jaskiń kawałek skały, w którym tkwiła czaszka małpy, Broom popędził do oddalonego o 3 km domu chłopca, a potem jeszcze kolejne 3 km do jego szkoły. I gdy go wreszcie znalazł, kazał zaprowadzić się do miejsca, gdzie znajdowały się skamieniałości. Wprowadzona przez Brooma nazwa rodzajowa Paranthrop funkcjonuje w nauce do dzisiaj, choć niektórzy autorzy uznają ją za synonim Australopiteka. Oprócz gatunku Paranthropus robustus, w obrębie tego rodzaju wymienia się także dwa inne gatunki i co ciekawe oba zostały znalezione we wschodniej Afryce, a nie w południowej. To w jakimś stopniu uzasadnia mówienie o nich jako o oddzielnych gatunkach. Drugiego Paranthropa, dzisiaj najczęściej określanego jako Paranthropus boisei, odnalazła w 1959 roku w wąwozie Olduwaj w Tanzanii Mary Leakey, a jej mąż, Louis Leakey, parę miesięcy później opisał to znalezisko w korespondencji przesłanej do magazynu Nature. Co ciekawe, Leakey pisze w tym tekście, że znaleziona przez jego żonę czaszka przypomina okazy opisane już wcześniej jako Australopithecus africanus i Paranthropus robustus, a on sam, tu cytuję, nie jest zwolennikiem tworzenia zbyt wielu nowych nazw rodowych w linii hominidów, ale i tak uważa, tu znowu cytat, iż byłoby pożądane, aby umieścić to nowe znalezisko w osobnym, specjalnie dla niego utworzonym rodzaju. Dlatego ostatecznie Leakey zaproponował nazwę Zinjanthropus boisei. Pierwszy człon tej nazwy pochodzi od słowa zinż, oznaczającego wschodnią Afrykę. Człon gatunkowy, boisei, miał uhonorować Charlesa Boyce'a, amerykańskiego wynalazcę, górnika i geologa, który dorobił się na poszukiwaniach diamentów, a potem finansował wyprawę badawczą Leakeyów. Samokaz znaleziony przez Mary Leakey znany jest jako zinż oraz rozbijacz orzechów czy wręcz dziadek do orzechów. Wzięło się to stąd, że zinż wyróżniał się dużymi zębami trzonowymi, które ułatwiały miażdżenie pokarmu roślinnego. Trzeci gatunek to Paranthropus ethiopicus, opisany w latach 80. XX wieku. Skamieniałość ta znana jest jako czarna czaszka. Łatwo odgadnąć, gdzie została znaleziona. Wszystkie te gatunki Paranthropa nazywane są też australopitekami masywnymi, ze względu na budowę ich czaszki. Do grupy australopiteków masywnych bywa także czasem dołączany Australopithecus africanus, czyli gatunek opisany na podstawie dziecka z Taung. Przedstawiciele tych grup występowali od około 3,5 miliona lat temu do około miliona lat temu, a więc nawet przez milion lat przemierzali afrykańską sawannę obok pierwszych przedstawicieli naszego rodzaju, którzy nie mieli tak grubych kości i potężnych zębów trzonowych, ale posiadali już trochę większe mózgi. Pomiędzy tymi czterema populacjami czy gatunkami australopiteków masywnych występują pewne różnice anatomiczne, ale wydaje się, że możemy o nich wszystkich myśleć jako o przedstawicielach jednej linii ewolucyjnej. Wróćmy jeszcze na chwilę do Roberta Brooma, czyli przypomnijmy, autora nazwy Paranthropus robustus. Jego drugie ważne odkrycie z terenu kolebki ludzkości w RPA to tak zwana Pani Ples. To pierwsza znaleziona skamieniałość dorosłego australopiteka. Dziś zaliczamy panią Ples do Australopithecus africanus, czyli podobnie jak dziecko z Taung, chociaż Broom, co już chyba nikogo nie zaskoczy, próbował powołać do życia nowy gatunek i nowy rodzaj hominida, Plesianthropus transvaalensis. Nazwa się nie przyjęła, ale odkrycia Brooma były historycznie ważne, ponieważ ugruntowały pozycję australopiteków w paleantropologii. Wcześniej wielu badaczy nadal błędnie sądziło, że skamieniałości australopiteków,
postaci czaszki dziecka Stung reprezentują jakąś daleko z nami spokrewnioną małpę. A odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące naszej ewolucyjnej historii trzeba szukać w Azji. O pani Ples robiło się w nauce głośno co jakiś czas, gdy różni uczeni próbowali potwierdzić bądź podważyć obowiązujące przekonanie, że pierwszą właścicielką tej czaszki była właśnie samica Australopiteka. Ale w zeszłym roku pani Ples przebiła się do mediów z innego powodu. Zespół z Francji zapytał tę nobliwą damę o jej wiek przy użyciu nowych technik i uzyskał wynik między 3,4 a 3,7 miliona lat. To jest nawet milion lat więcej, niż wynikało z wcześniejszych datowań. A to potwierdza, że już jakieś 3,5 miliona lat temu australopiteki masywne występowały na południu Afryki. W tym samym czasie wschodnią Afrykę przemierzali ich kuzyni, między innymi słynna Lucy. Australopiteki z tej drugiej grupy nazywane są wysmukłymi, ponieważ ich czaszki miały nieco drobniejszą budowę. W połowie lat 60. zespół Briana Patersona odkrył w Kenii, w pobliżu jeziora Rudolfa, czy jak to woli jeziora Turkana, pojedynczą kość ramienia hominida, której nie udało się jednoznacznie sklasyfikować. W latach 90. ekspedycja prowadzona w tym samym miejscu przez kolejną badaczkę z rodu Likejów, Mevi Liki, odnalazła większą kolekcję podobnych skamieniałości. Posiadały one więcej prymitywnych cech niż inne skamieniałości australopiteków, a datowania wskazywały, że występowały najdawniej między 3,8 a 4,2 miliona lat temu. Odkrywcy zaproponowali więc nową nazwę gatunkową – Australopithecus anamnesis. Drugi człon tej nazwy pochodzi od słowa anam, które w języku Turkana oznacza jezioro. Przypomnijmy jeszcze, że gdy paleontolodzy mówią o cechach prymitywnych, to mają na myśli takie, które pojawiają się już wcześniej w danej linii ewolucyjnej, czyli dany gatunek odziedziczył je po swoich przodkach. W toku ewolucji gatunki wykształcają własne przystosowanie do środowiska, zmieniając odziedziczoną po przodkach anatomię. Mówimy wtedy, że pojawiają się u nich cechy pochodne. Australopithecus anamnesis uważany jest za bezpośredniego przodka bardziej znanego gatunku, Australopithecus afarensis, który swoją nazwę zawdzięcza regionowi Afar w Etiopii, a swoją sławę szkieletowi Lucy. Świat dowiedział się o Lucy pod koniec 1974 roku, gdy grupa archeologów pod kierunkiem Donalda Johanssona prowadziła pracę w regionie zwanym Afar. Znajduje się on w paśmie tzw. Wielkich Rowów Afrykańskich. To ciągnąca się przez ponad 7000 km system dolin, powstałych w wyniku ruchów płyt tektonicznych. W dolinach tych utworzyło się sporo jezior, nawet tak dużych jak Tanganyika czy Turkana. Dlatego tereny te musiały być atrakcyjnym miejscem do życia dla wczesnych hominidów. Ale liczne odkrycia, które w paśmie rowów afrykańskich zostały dokonane, zawdzięczamy przede wszystkim procesom geologicznym, które tam zachodziły. Odsłoniły one położone głębiej warstwy skały, w których zachowały się skamieniałości sprzed milionów lat. Region Afar, od którego wywodzi się nazwa Australopithecus afarensis, jest geologicznie wyjątkowy, ponieważ zbiegają się w nim aż trzy płyty tektoniczne – afrykańska, arabska i somalijska. Nie wiem, ile prawdy zawierają wspomnienia Donalda Johanssona, który odnotował, że wąwóz, w którym znajdowały się szczątki Lucy, został już wcześniej, podczas tej ekspedycji zorganizowanej w 1974 roku, kilka razy drobiazgowo sprawdzony. I żaden z badaczy w nim niczego nie znalazł. Ale wiedziony jakimś przeczuciem Johansson postanowił upewnić się jeszcze raz, że nie ma tam żadnych kości. I gdy już miał odchodzić, nagle zauważył brązowawe fragmenty szkieletu hominida. Tego wieczoru cały obóz świętował, a z przenośnego magnetofonu co chwilę leciała piosenka Beatlesów Lucy in the Sky with Diamonds. Stąd wzięło się imię najsłynniejszej samicy Australopiteka w dziejach. W Etiopii był to burzliwy i krwawy czas. Niedługo wcześniej władzę stracił cesarz Haile Selassie I, a wojskowi, którzy przeprowadzili zamach stanu, dzień przed odkryciem Lucy nakazali rozstrzelać dziesiątki byłych urzędników. Te kulturowo-historyczne konteksty miały wpływ na powstanie mitu, jakim stała się Lucy, ale sama wartość naukowa tego odkrycia była niepodważalna. Dzisiaj może 40% zachowanego szkieletu Lucy nie robi już na nas tak dużego wrażenia. Spójrzcie na to zestawienie bardziej kompletnych szkieletów.
ale w latach 70. to dzięki Lucy można było w końcu zweryfikować hipotezy dotyczące wyglądu i sposobu życia australopiteków. W tej samej lokalizacji znaleziono pojedyncze zęby i kości kilkunastu osobników, którzy są nazywani pierwszą rodziną. W literaturze naukowej pojawiają się dość śmiałe hipotezy, że zmarli oni w podobnym okresie i mogli być nawet członkami tego samego stada. Mniej osób usłyszało o odkryciu dużo bardziej kompletnego szkieletu australopiteka niż Lucy, o tak zwanej małej stopie. Skamieniałości te zlokalizowano pod koniec XX wieku na terenie kolebki ludzkości w RPA, ale wydobyto je ze skały i opisano w literaturze naukowej dopiero w minionej dekadzie. Wyniki najnowszych datowań wskazują, że ich wiek to około 3,7 miliona lat, a więc mała stopa mogła żyć w tym samym czasie i miejscu co pani Ples. Te wyniki są jednak przedmiotem sporów, podobnie jak gatunkowa przynależność małej stopy. Autorzy odkrycia twierdzą, że mała stopa różni się od pani Ples i od dziecka Stang czy innych przedstawicieli Australopithecus africanus, dlatego powinno się ją przypisać do innego gatunku. Ich propozycja to Australopithecus prometeus. Co ciekawe, nie jest to nazwa zupełnie nowa. Ukuta została przez samego ojca Australopithecus, Raymonda Darta, który jednak szybko się z niej wycofał, gdy zdał sobie sprawę, że tą nazwą nazwał skamieniałości pawiana. Australopithecus prometeus w czasach Darta nie była więc oficjalnie używana. Dzisiaj pewnie ta nazwa też się nie przebije, bo większość paleantropologów ma opory przed nadmiernym mnożeniem gatunków. Oczywiście wtedy, gdy to nie oni sami są autorami konkretnego odkrycia. W XX wieku liczba gatunków Australopithecus jednak znacznie się rozrosła. Australopithecus Barel-Ghazali to kolejna tajemnicza istota, opisana na podstawie jednego fragmentu żuchwy. Sam ten okaz nazywany jest Abelem. Nie jednak arbitralnie nadane imię jest w nim najciekawsze, ale to, że żył dość dawno, 3,5 miliona lat temu, i to w centralnej Afryce, na terenie dzisiejszego Czadu, a więc ponad 2000 km od miejsc, w których znaleziono wschodnioafrykańskie australopiteki. Na dobrą sprawę możemy więc sobie wyobrazić, że od kiedy australopiteki wyewoluowały, przeszło 4 miliona lat temu, mogły rozejść się na swoich dwóch nogach właściwie po całym kontynencie. Inny wysmukły gatunek, Australopithecus gari, był młodszy o przeszło milion lat. Reprezentują go kolejne skamieniałości znalezione w regionie Afar w Etiopii w latach 90. W tamtejszym języku słowo gari oznacza niespodziankę. Prawdopodobnie mówimy więc o odległym potomku populacji, w której żyła Lucy. A ponieważ niektórzy badacze uważają, że Australopithecus afarensis to najlepszy kandydat na przodka rodzaju ludzkiego, w literaturze naukowej także Australopithecus gari bywa czasem umieszczany już w naszej linii ewolucyjnej. Podobna dyskusja toczy się wokół liczących około 3,5 miliona lat skamieniałości, którym w 2001 roku wspomniana już Mevi Leakey nadała nazwę Kenyanthropus plateops, co można przetłumaczyć jako człowiek o płaskiej twarzy pochodzący z Kenii. Na rozmaitych drzewach filogenetycznych Kenyanthropus z czasem pojawia się jako całkiem oddzielna gałąź ewolucyjna, występująca między nami a australopitekami. Czasem traktowany jest jako lokalny wariant Australopithecus afarensis, ale bywa też sadzany na naszej własnej gałęzi ewolucyjnej. Jedno z nowszych drzew filogenetycznych hominidów, powstałe na bazie analiz cech prymitywnych i pochodnych wielu skamieniałości, przygotował John Hawkes, badacz znany również z bloga i z konta na Twitterze. Jak sam przyznaje, z dużą pewnością o tym drzewie można powiedzieć jedynie to, że jest błędne. Ale i tak warto, byście się mu przyjrzeli, bo przynajmniej dobrze na nim widać czas występowania poszczególnych populacji. W górnej części mamy zgrupowane australopiteki wysmukłe, w dolnej te masywne. Między nimi nasz własny rodzaj. Autorzy innych opracowań jeszcze bardziej ten schemat komplikują, bo część skamieniałości australopiteków przypisują do nowego rodzaju, poprzedzającego nasz. To preanthropus, czyli przedczłowiek. Jak widać na grafice Hawkesa, spośród wszystkich australopiteków, najwięcej cech wspólnych ze skamieniałościami, które zaliczamy już do rodzaju Homo, ma żyjący niecałe 2 miliony lat temu australopithecus sediba. Ale więcej o jego odkryciu oraz dyskusjach dotyczących naszych początków opowiem następnym razem. W końcówce tego odcinka spróbujemy bowiem tchnąć w te piękne, ale nagie kości australopiteków choć trochę życia.
Przodkowie australopiteków byli szanującymi się małpami człowiekowatymi, które potrafiły poruszać się na dwóch nogach, ale pewnie robiły to niezgrabnie, tak jak dzisiejsze szympansy czy goryle, a większość czasu wolały spędzać na drzewach. Zamieszkiwały one lasy tropikalne, które ciągnęły się przez całą szerokość kontynentu. Jednak około 10 milionów lat temu Afryka zaczęła się zmieniać, zarówno gdy idzie o jej geologię, jak i klimat. Na wschodzie, ze względu na ruchy magmy, skorupa ziemska została wypchnięta do góry i doszło do jej pęknięć, w wyniku czego powstała zresztą część wspomnianych wielkich rowów afrykańskich. Tym procesom towarzyszyły zjawiska wulkaniczne. Lawa i pyły zasypały okolice, a tak powstałe gleby pokryła sawanna. Jednocześnie wypiętrzyły się wschodnie pasma górskie, które wpłynęły na cyrkulację powietrza. Na całym kontynencie zaczął zmieniać się klimat. Powietrze stało się bardziej suche, a niedobór opadów przerzedził lasy tropikalne, co spowodowało jeszcze większe sawannienie Afryki. Część małp człowiekowatych, odżywiających się zasobami leśnymi, czyli liśćmi, gałązkami czy owocami, została pozbawiona naturalnych terenów. Znalazły się na sawannie, gdzie musiały zmienić swój styl życia. Stały się całkowicie dwunożne, a ich dieta oparła się w największym stopniu na podziemnych bulwach i korzeniach roślin. Stąd wzięły się ich duże zęby trzonowe i masywne czaszki, zwiększone grzebieniem kostnym, do którego przyczepione były mięśnie twarzy. Te wszystkie adaptacje ułatwiały rozcieranie i żucie niełatwego w przyswojeniu pokarmu. W tym momencie mówimy już o australopitekach. Nie wiemy, z jakiego dokładnie regionu ten rodzaj się wywodzi, ale podejrzewamy wschodnią Afrykę, gdzie odkrywano starsze od australopiteków skamieniałości małp człowiekowatych, przede wszystkim ardipideki, które mogły być ich przodkami. Szybko jednak australopiteki rozchodzą się po kontynencie i docierają do dzisiejszego RPA. Część z nich zjada na sawannie co popadnie, ale niektóre zaczynają się bardziej specjalizować żywieniowo, stąd ich coraz większe zróżnicowanie i zmiany przede wszystkim w obrębie kości czaszki. Dziś łatwo się zrzymać, że paleoantropolodzy dla każdej kości znalezionej w nowym miejscu tworzą nazwę gatunkową. Ale można sobie wyobrazić, że w obrębie australopiteków zróżnicowanie gatunkowe faktycznie było duże. Pamiętajcie, że mamy dzisiaj na przykład 6 gatunków pawianów, rozsianych po prawie całej Afryce subsaharyjskiej, czy przeszło 20 gatunków makaków, żyjących od Maroka po Japonię i Indonezję. 2 czy 3 miliony lat temu Afryka mogła roić się od dwunożnych małp przymierzających sawannę, a może nawet żyjących na granicy lasów tropikalnych. Australopiteki potrafiły w końcu świetnie wspinać się po drzewach, o czym świadczą ich dość małpie ramiona i obręcze barkowe. Wszystkie te gatunki miały małe kły, więc mięsa w ich diecie jeszcze nie mogło być dużo. Choć mogły okazjonalnie polować na mniejsze zwierzęta albo podkradać groźniejszym drapieżnikom padlinę. Żadna z grup australopiteków nie wyróżniała się jeszcze wielkością mózgu. Wynosi ona między 400 a 500 cm sześciennych, czyli mniej więcej tyle, ile u dzisiejszych małp człowiekowatych. Występuje u nich duży dymorfizm płciowy. Samce są wyraźnie większe niż samice, co zresztą utrudnia klasyfikowanie znalezionych okazów. Dymorfizm świadczy też o tym, że samce silniej rywalizowały między sobą o dostęp do partnerek. Wyzwaniem dla tych małp musiały być również drapieżniki. Wiemy, że choćby dziecko stąk padło ofiarą jakiegoś prehistorycznego orła. Z którejś grupy wysmukłych australopiteków wyłania się w końcu jedna lub kilka populacji, które jeszcze silniej przerzucają się na padlinożerstwo, a może nawet zaczynają polować na większe zwierzęta. I to z tych populacji wywodzi się nasz rodzaj. Najbardziej niezwykłą zmianą anatomiczną, która w nim zachodzi, jest wzrost rozmiaru mózgu, niemal 3-krotny w ciągu następnych 1,5 miliona lat. Raymond Dart, czyli naukowy ojciec australopiteków, był wprawdzie niezwykle dumny ze swojego ukochanego dziecka, dziecka stąk, ale miał dość ponure wyobrażenie o sposobie życia tych małp. Uważał, że było przepełnione agresją międzygatunkową i wewnątrzgatunkową. Świadczyć miało o tym znalezione w sąsiedztwie szczątków australopiteków roztrzaskane fragmenty kości innych zwierząt. Dart wyobrażał sobie, że zanim nastąpiła epoka kamienia, australopiteki stworzyły własną kulturę materialną, tak zwaną osteodontokeratyczną, której nazwa pochodzi od słów oznaczających kości, zęby i rogi zwierząt. Według Darta australopiteki rozbijały kości, by wykonać z nich broń służącą zarówno do polowań, jak i wewnętrznych rozgrywek o władzę.
Wizję Darta przełożył na ekran w słynnej scenie z 2001 Odysei Kosmicznej Stanley Kubrick. Dziś wiemy, że roztrzaskane kości, które Dart wziął za przejaw kultury australopiteków, powstały wskutek działania czynników naturalnych. Nie ma więc żadnych dowodów na istnienie kultury osteodontokeratycznej. Ale Dart i tak byłby usatysfakcjonowany tym, że jako pierwszy zdał sobie sprawę z intelektualnych możliwości australopiteków. Dziś już wiemy, że to one, a nie człowiek, zapoczątkowały epokę kamienia. Ale o tym opowiem już następnym razem.